Dzień dobry, nazywam się Paulina Kowalewska, jestem położną, a dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o 5 produktach marki Neno, które sprawdzają się zarówno nam jako położnym, ale też przede wszystkim naszym pacjentkom. I myślę, że te produkty są tutaj nieprzypadkowo przedstawione, bo właśnie o tych najczęściej pacjentki mówią, że naprawdę sprawdziły się w ich laktacyjnej podróży. Pierwszym elementem, który mógłby się przydać, jest laktator. W tym wypadku mam tutaj akurat laktator podwójny, który jest laktatorem jednocześnie symultanicznym, czyli laktatorem jednocześnie odciągających pokarm z obu piersi. Dodatkowym plusem tego laktatora jest to, że ma on wymienne lejki, czyli jesteśmy w stanie dobrać sobie taki lejek indywidualnie do naszych potrzeb, do rozmiaru naszej brodawki. Nawet jeżeli te brodawki są różnych rozmiarów, to możemy po prostu na jedną pierś założyć sobie lejek, powiedzmy o rozmiarze 21, a na drugi na przykład 24, więc to myślę, że jest super naprawdę rozwiązaniem. Ten laktator rzeczywiście jest opcją raz, że przystępną cenowo, a ten laktator jest rzeczywiście raz, że opcją przystępną cenową, a dwa, no, bardzo korzystne jest to, że możemy sobie go modyfikować. Czyli w razie potrzeby możemy sobie odpiąć na przykład, o, włączyłam jednocześnie laktator, widzicie. Możemy sobie odpiąć jedną buteleczkę i przełączyć w ten sposób zawór, żeby ten laktator pobierał pokarm jednocześnie tylko i wyłącznie z jednej piersi. Jeżeli decydujemy się na to, że chcemy jednak ponownie odciągać pokarm z obu piersi, przełączamy sobie tę końcówkę do takiego ułożenia i w ten sposób możemy już sobie zamontować laktator jednocześnie, na przykład przytrzymując z użyciem gorsetu, włączyć. Dodatkowo plusem jest to, że laktator ma 3 tryby pracy. Poza tym pierwszym trybem inicjacji jest też tryb głębokiego odciągania i tryb odpuszczenia, który jest stosunkową nowością aktualnie, ale myślę, że też bardzo przydatnym elementem. Jeżeli chodzi o siłę ssania laktatora, zawsze dobieramy to indywidualnie do naszych preferencji, do tego, co dla nas może stanowić elementy delikatnego, powiedzmy nawet dyskomfortu. Jeżeli taki dyskomfort czy ból byśmy odczuwały, to zawsze redukujemy siłę ssania laktatora. Jeżeli chodzi o przygotowanie do laktacji, to myślę, że taką opcją do rozważenia rzeczywiście byłby laktator podwójny. Jeżeli chcemy się przygotować na każdą ewentualność, na każdą sytuację, która może w laktacji wystąpić, czyli może być kwestia tego, że będzie poród przedwczesny, może być kwestia KPI, czyli karmienia piersią inaczej, odciąganie pokarmu i podawanie maluszkowi odciągniętego pokarmu, może być kwestia częstych wyjść mamy. W tych wszystkich sytuacjach laktator podwójny jak najbardziej się sprawdzi, a ta opcja jest godna polecenia. Kolejnym akcesorium, które bardzo fajnie się sprawdza, są woreczki. Te woreczki są kompatybilne z laktatorami marki Neno, dlatego że mamy opcję załączonego tutaj takiego adaptera, do którego możemy wkręcić woreczek. Ten adapter możemy wkręcić na przykład do laktatora, odkręcając butelkę, wkręcając adapter i jednocześnie odciągając pokarm, możemy go odciągać bezpośrednio do woreczka. Te woreczki są później zakręcane, czyli możemy sobie go zamknąć, opisać datą, godziną odciągnięcia, ilością pokarmu, którą udało nam się odciągnąć i taki pokarm od razu można zamrozić. Więc jeżeli wiecie, że odciągacie pokarm tylko i wyłącznie po to, żeby robić sobie zapasy, bo wiecie, że za jakiś czas czeka Was dłuższy wyjazd, powrót do pracy, czy na przykład powrót na studia, to myślę, że takie woreczki naprawdę są takim gadżetem must have. Zresztą bardzo często panie, które na przykład studiują czy pracują, mówią, że po prostu w pracy podłączają sobie już na szybko taki laktator razem z woreczkiem i później na przykład do takiej przenośnej chłodziarki, w której pokarm może być odciągnięty przez 24 godziny przechowywany, więc myślę, że taki wariant jest super. Zwróćcie tylko uwagę proszę, że te woreczki mają taką opcję, że muszą się najpierw rozsunąć, czyli jeżeli na płaskim woreczku naleje Wam się porcja 80 ml, to w rzeczywistości może być to 20 ml. Woreczek musi być jakby otworzony, rozsunięty, dopiero wtedy jest w pełni gotowy do tego, żeby się napełnić. Kolejnym gadżetem jest kolektor. Kolektor jest bardzo fajnym rozwiązaniem, tak zwana magiczna butelka. Być może któraś z Was już kojarzy, jeżeli nie, to myślę, że to jest warte rozważenia, czy taki sprzęt, akcesorium Wam się po prostu nie przyda w Waszej laktacji. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to akcesorium działa, w jaki sposób działa kolektor. Do jednej piersi przystawiamy maluszka, kolektor wywijamy, uciskamy i przykładamy sobie do piersi. Więc jakby to jest element, który sobie tutaj montujemy.
i odginamy. W ten sposób mamy zaciągnięty kolektor, jednocześnie kiedy maluszek pobiera pokarm, tutaj będzie pokarm sobie płynął i taki pokarm, który już tutaj w środku się znajdzie, możecie zlać sobie do buteleczki czy do woreczka. Docelowo możecie taki pokarm zlewać nawet z 24 godzin, przechowywać w chłodzonej przestrzeni i oczywiście albo wykorzystać później dla maluszka, albo do kąpieli. A oczywiście pamiętajcie tylko o bieżącej sterylizacji. Jeżeli na bieżąco nie będziecie czyścili tego akcesorium, to takie mleko będzie się nadawało tak naprawdę wyłącznie do kąpieli malca. Natomiast jeżeli będzie to czysty sprzęt założony do każdego karmienia osobno, no to myślę, że jak najbardziej możecie śmiało podać waszemu maluszkowi. No ale właśnie, skoro mowa o sterylizacji, to w jaki sposób możemy tej sterylizacji dokonać? Możecie oczywiście sprzęt przeleć gotowaną wodą, wrzącą wodą zasadniczo, albo po prostu też we wrzątku gotować, ale też są bardzo fajne akcesoria, takie jak sterylizatory typu tutaj akurat Luna, która jest myślę takim złotkiem, bo ma opcję 6 w jednym. I to się sprawdza panią przez bardzo długi czas, bo zarówno do sterylizacji sprzętów laktacyjnych, jak i do sterylizacji smoczków, do sterylizacji butelek, ale też w sytuacjach, kiedy na przykład chcemy podgrzać dla maluszka pokarm już później przy rozszerzaniu diety. Taka funkcja również tutaj w tym akcesorium jest. Mamy też opcję podgrzewania mleka, więc myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i praktyczne, jeżeli planujecie powrót do pracy, jeżeli chcecie sobie ułatwić rozszerzanie diety, jeżeli planujecie przygotowywać posiłki wcześniej, a później po prostu doprowadzać je do odpowiedniej temperatury, w której podacie pokarm maluszkowi. Myślę, że ten element może Wam się naprawdę bardzo, bardzo dobrze sprawdzić. I na koniec nowość, aczkolwiek już posiadająca dobre opinie naszych pacjentek, więc myślę, że też warte tego, żeby o tym właśnie wspomnieć w 5 produktach, które są przez nas polecane i myślę, że też często wykorzystywane przez nasze pacjentki. To są wkładki laktacyjne. Wkładki laktacyjne, które są tak jakby naprawdę cieniutkie i myślę, że przez to też komfortowe, jeżeli chodzi o noszenie ich w biustonoszu, a to, co Pani podają, to, że one po prostu nie przeciekają. I to jest zdecydowanym plusem tych wkładek laktacyjnych. Dodatkowo są bardzo ładnie przytwierdzone na dwie tutaj nalepki, czyli jak sobie odkleimy, to możemy w jednym miejscu na biustonoszu i w drugim taką wkładkę przykleić. Bardzo dobrze się to sprawdza. Dodatkowo każda z wkładek jest pakowana w osobny woreczek, więc panie mówią, że po prostu pakują sobie po na przykład 4-6 sztuk do torebki i nie zajmuje to dużo miejsca, a mogą wykorzystać zawsze wtedy, kiedy potrzebują. Mam nadzieję, że wspomniane produkty się Tobie podobały. Jeżeli Ty korzystałaś już z jakichś sprzętów laktacyjnych, być może tych, to śmiało dawaj znać w komentarzu, jak one się Tobie sprawdziły. No i oczywiście, jeżeli czekasz na więcej informacji, które dla Ciebie będziemy przygotowywały, to zasubskrybuj nasz kanał, żebyś była na bieżąco.